W gminie Morąg nad jeziorem Narie na Półwyspie Kretowińskim znajdują się siedziby licznych ośrodków turystycznych, hoteli i kempingu, wypożyczalnie sprzętu wodnego, baza nurkowa, szkoła windsurfingu. Mnóstwo atrakcji w malutkiej miejscowości Kretowiny, do której wiedzie droga, która ma już dość. Czekają remont. Kluczowa droga dla osób, które odwiedzają ten teren, bo Kretowiny to znana turystycznie miejscowość. Droga wraz z chodnikiem, z ścieżką rowerową, z nowym oświetleniem. Bez dofinansowania ze strony budżetu państwa w ramach rządowego programu rozwoju dróg lokalnych remontu by nie było. Zastrzyk gotówki okazał się po raz kolejny kluczowy. Część środków, dostaliśmy 65% na tą inwestycję. Pozostałe środki to jak gdyby złożenie się samorządu powiatowego i samorządu miejskiego Morąga. Bardzo ważna współpraca, która powoduje, że jest to możliwe wykonanie tak ważnej drogi dla tamtego terenu. Urokliwa plaża, nadmorski klimat i raptem 26 km od Ostródy. Takie miejsca się poleca. Z której strony by tam nie zajechać, ważne by dotrzeć do celu, a samorządów w tym głowa, by i dojazd był na piątkę z plusem.